Kłania się Państwu Grzegorz Szymieńczyk. Zapraszam na program Prosto z Parkietu. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie Ryszard Zawieruszyński, prezes Dadelo, firmy, która prowadzi sklep internetowy centrumrowerowe.pl i jest obecnie w trakcie pierwotnej publicznej oferty akcji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie prezesie, zacznijmy od spraw technicznych, czyli od parametrów samej oferty. Zamierzają Państwo pozyskać od 66,5 do 76,5 miliona złotych. Co się stanie, jeśli wpływy z oferty będą mniejsze? Jeśli wpływy oferty będą mniejsze, stanie się tylko to, że podpiszemy większy kredyt z bankami. Obecnie mamy linię kredytową na 30 milionów, ale po sezonie jest ona niewykorzystana. Drugą alternatywą jest dla mnie to, że nie będziemy płacić za to od razu, bo mamy teraz taką intencję, tylko po prostu będziemy korzystali z linii kredytowej dostawców. A widzi Pan takie ryzyko, że oferta w całości się nie sprzeda? Nie widzę. Panie prezesie, na kiedy planowany jest debiut? Kiedy akcje Dadelo znajdą się na giełdzie? Wszystko na to wskazuje, że to jeszcze będzie w tym roku. Odbędzie się w tym roku. Do piątku mamy zapisy i jak poinformujemy o cenie maksymalnej i o tym, jak dopisało nam, jak bardzo byliśmy popularni, to znaczy jak dużo akcji sprzedaliśmy, no to wybierzemy pierwszy wolny termin z giełdą i spróbujemy jeszcze w tym roku zadebiutować. Nie wiem, od czego to teraz zależy tak bardzo, bo przypomnę, że w 2007 roku też prowadzałem z Dariuszem Topolewskim Oponeo i wtedy po prostu brało się każdy jeden wolny termin, bo było chyba z 200 IPO w 2007 roku. Dzisiaj jesteśmy czwartą spółką w tym roku dopiero, która będzie debiutować. No i mam nadzieję, że pójdzie bardzo sprawnie, że giełdzie też zależy na tym, żeby tych IPO było jak najwięcej, bo to popularyzuje giełdę. Wpisaliśmy się w ten trend i mam nadzieję, że będzie się to jeszcze w tym roku. I jeszcze poszerzając spektrum rodzajów firm, które się na giełdzie znajdują. Na co planują Państwo przeznaczyć wpływy z oferty? Praktycznie w całości chcę przeznaczyć na powiększenie naszych produktów, poszerzenie SKU tak zwanych, czyli różnych produktów. Mam świadomość, że jeszcze nie pokryliśmy 100% potrzeb w kraju. Posiadamy obecnie 12 tysięcy różnych produktów. Chcemy w pierwszej kolejności, w pierwszym roku zwiększyć to do 20-25 tysięcy. Musimy po prostu złożyć preordery, co w mniejszym już uczyniliśmy. Czekamy teraz na to, żeby towar przyjechał do magazynu. Tak jak powiedziałem, mamy całą infrastrukturę, mamy magazyn, mamy firmę, mamy zespół. Chcielibyśmy po prostu, żeby ta cała energia poszła w obrót. Bardzo łatwo wtedy będzie nam pokazać ten wzrost w przyszłym roku. Czy Państwa konkurentem, czy konkurentem centrumrowerowego.pl są głównie sklepy internetowe, czy jednak stacjonarne, takie jak, nie wiem, jak Decathlon, jak Skitim i inne duże sklepy rowerowe, sieciowe? To różnie, zależy w jaki segment rynku uderzamy. Allegro jest bardzo dużym naszym konkurentem, ale jego oferta wynika z oferty wielu małych sklepów, które tam swoje towary wystawiają. Z drugiej strony, jeśli wchodzimy bardzo wyżej, jest to zazwyczaj, jeśli mowa o Allegro, to jest to oferta raczej produktów budżetowych, które bardzo szybko rotują i które bardzo szybko można łatwo kupić, bo jest wielu chętnych na towar niskowartościowy. Jeśli chodzi o sklepy premium, o specjalistów, którzy sprzedają trochę mniej, ale towar dla takich już bardziej niż amatorów, którzy już takich światowych kolarzy, no to tutaj z kolei oni mają przewagę nad nami, gdyż klient chce taki rower obejrzeć i dotknąć go, przejechać, przymierzyć. Dlatego z jednej strony nie staramy się zderzać z Allegro, a z drugiej strony nie chcemy wchodzić w ten segment premium. Widzimy tutaj na samym środku dla siebie miejsce, czyli mamy produkty trochę lepsze niż te, które się sprzedają
w Decathlonie czy na Allegro, chociaż wcale nie mówię, że tam są złe produkty, jedynie klient, który je kupuje, po prostu ma takie i inne wymaganie i chce po prostu spróbować jazdy na rowerze czy wziąć produkty, które po prostu spełniają jego wymagania i jemu to wystarcza. My natomiast chcemy trafić do klientów, którzy już na tym rowerze trochę jeżdżą, pierwsze rowery mają już za sobą, są świadomi, wiedzą, jaki chcieliby kolejny rower. No i po prostu nasza oferta jest tam kierowana. Jak w strukturze przychodów wygląda podział między z jednej strony rowery, a z drugiej strony części i akcesoria? Mamy taki podział w firmie na cztery kierunki przychodów, cztery filary. Pierwszy to jest rowery. Rowery stanowią 25% wpływu do naszych przychodów i praktycznie w żaden sposób nie staramy się, żeby gdzieś tam miał więcej, bo widzimy gdzie indziej jeszcze też duży potencjał. Drugim takim przychodem, filarem przychodów są części rowerowe. Tutaj jest o tyle fajne, że jeśli rower zostanie kupiony na przykład w Decathlonie, czy na Allegro, czy gdziekolwiek indziej, to ta osoba, która kupiła ten rower, jest później następnie naszym klientem, no bo kupuje części rowerowe. Trzeci filar taki dosyć fajny to są asortymenty. To jest wszystko to, czego nie musi być w rowerze, żeby ten rower jechał, czyli wszelkiego rodzaju bagażniki, oświetlenie, tudzież jakieś bagażniki, drenażery. To my nazywamy ogólnie akcesoriami i to też jest około 25% sprzedaży. I ostatnia część, czyli znowu 25%, to ubiór, odzież, kaski, okulary i obuwie. Wszystkie no te właśnie produkty. Chciałem zapytać o ten ostatni segment, ponieważ sprzedaż rowerów i części rowerowych charakteryzuje się dosyć dużą sezonowością. Zastanawiam się, czy Państwo jakoś próbują, to powoduje pewne komplikacje natury na przykład logistycznej. Zastanawiam się, czy Państwo jakoś próbują tę sezonowość zmniejszyć, na przykład rozwijając ofertę odzieży ogólnosportowej. Nie tyle ogólnosportowej, co odzieży rowerowej, bo jak Państwo zauważyliście, zimy są w Polsce coraz cieplejsze i sezon się bardzo mocno wydłużył. Kiedyś jeżdżenie rowerem kończyło się we wrześniu. Dzisiaj widać, że ludzie do dziś dnia jeszcze jeżdżą do pracy. Już nie mówię o kolarzach i amatorach, którzy jeżdżą przez całą zimę nawet po śniegu, ale ta ilość jest oczywiście mniejsza. My zauważyliśmy, że są osoby, które jeżdżą na rowerze też zimą. Uprawiają też inne sporty, czyli wprowadzamy trenażery, wprowadzamy wszystko to, co można robić w domu. Mamy też trochę elektroniki, czyli wszelkiego rodzaju produkty typu nawigacje, pulsometry. Sprzedają się w zimie też bardzo dobrze produkty typu ciepłe czapki, rękawice, sprzedają się ciepłe kurtki. Dzisiaj technologia poszła już tak daleko, że można jeździć zimą w całkiem dobrym komforcie. Są marki, które specjalizują się w tym, że dostarczają do rynku bardzo dobre kurtki, długie spodnie, buty, w których można jeździć z komfortem w temperaturze minus 5, a nawet minus 10. No, widzimy to, trendy się zmieniają, mamy ciepłe zimy, ta sezonowość gra już coraz mniejszą rolę. No i to jest fajne w naszym biznesie, to nam mocno pomaga. Potwierdzam, nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. Panie prezesie, ten rynek, tak jak pan powiedział, rynek internetowych sklepów rowerowych jest bardzo rozdrobniony. Sami państwo szacują, że centrumrowerowe.pl ma w tym rynku 1% udziału. Jakie są plany na zwiększenie tego udziału? Czy to będzie raczej rozwój organiczny, czy może jakieś przejęcia? Na początek rozwój organiczny, nie planujemy przejęć, bo skupiamy się na rynku internetowym i tak naprawdę nie ma to sensu, jeśli chodzi o dany kraj, bo z doświadczenia z Oponeo, akurat jestem też wspólnikiem Oponeo, widać, że lider jest jeden. I tutaj skupiamy się na tym, żeby być liderem, jeśli chodzi o centrum rowerowe w internecie. Na sprzedaży detalicznej, tradycyjnej się raczej nie znamy i nie chcemy tutaj specjalnie konkurować. Raczej będziemy chcieli wyjść w kierunku tych sklepów, żebyśmy razem z nimi współpracować i wzajemnie się wspierać, a można.
wiele produktów nie potrafimy sprzedać przez internet i chcielibyśmy nawiązać współpracę ze stacjonarnymi sklepami. Cóż, jeśli chodzi o przejęcia, to bardziej rozglądam się w innych krajach. Myślę sobie, że mamy spore doświadczenie o budowaniu e-commerce'u i gdybyśmy przejęli, powiedzmy, sklep, który tam jest numer 30 w Czechach czy w Niemczech, to byśmy byli w stanie trochę popracować nad nim, ale to są jeszcze jakieś dalekie plany. Póki co IPO będzie wykorzystane na zbudowanie oferty. To jest to, z czego najbardziej wierzymy, że pozwoli nam rosnąć przez kolejne 2-3 lata. Czy mają Państwo, czy już Państwo są i mają w planach być na przykład wyłącznym dystrybutorem jakiejś zagranicznej marki w Polsce? Czy taka strategia ma sens? Znaczy, to jest na pewno fajne, że ktoś ma wyłączność, no bo dyktuje ceny i to ma wyłączność, no po prostu wiąże się też z tym, że nikt nie psuje mu ceny. Jeśli marka rośnie, to naturalnie łatwo się zyskuje. To będzie na pewno trudne, bo chociażby dzisiaj w czasie pandemii nie mamy możliwości spotykania się z dostawcami i face to face i po prostu przekonania ich do tego. Póki co nie ma żadnej marki, którą byśmy mieli na wyłączność. Bardziej myślimy tutaj o marce własnej. Już wprowadziliśmy markę własną AN, którą produkujemy w Chinach. Poznałem wielu producentów na targach jeszcze 2 lata temu. Prowadziliśmy około 150 różnych produktów, takiej klasy troszeczkę wyższej, ale przez to, że produkujemy je z pominięciem pośredników, to jesteśmy w stanie je wypozycjonować gdzieś w klasie budżet, klasie medium. To się udaje. W tym roku sprzedaliśmy 3% naszych przychodów, dostarczają produkty naszej marki AN. W przyszłym roku stopniowo będziemy zwiększać tę markę o kolejne produkty. Liczę, że na przestrzeni 5 lat ta marka będzie miała 20% udziału w naszej sprzedaży. Jest to o tyle istotne, że osiągamy na niej ponadprzeciętną marżę, trzykrotnie nawet wyższą niż sprzedaż na markach obcych. To jest linia odzieży i części, jak rozumiem, ale jeszcze mam Państwu drugą markę własną, Unity. Tak. Jakie są plany właśnie rozwoju tu w tym zakresie? Będą też kolejne marki własne, czy te dwie wystarczą? Czy to wszystko zależy od strategii tego, jak daleko będziemy sięgali, do jakiej produkty będziemy chcieli produkować pod własną marką. Ryzyko w jednej marce jest takie, że jeśli jakiś produkt się nie uda, no to niestety to ma wpływ na wszystkie pozostałe produkty, dlatego ryzykowne jest zrobienie pod marką AN wszystkich produktów, bo może zdarzyć się po prostu przysłowiowa wpadka i jakiś produkt po prostu się nie przyjmie, wręcz przeciwnie, będzie bardzo słaby, będzie trzeba go wycofać z rynku, no i pozostałe będzie to rzutowało na sprzedaż pozostałych przedmiotów, dlatego naturalnie wprowadziliśmy drugą markę Unity. Może inaczej, ta marka Unity była pierwszą marką, była to początkowo pomysł był taki, żeby wyprodukować rowery pod marką Unity. Uderzyliśmy w ten najniższy segment rowerów 500-700 zł. Niestety szybko zweryfikowaliśmy nasze plany, stwierdziliśmy, że nie ma tutaj dla nas miejsca. Ten rynek bardzo mocno jest reprezentowany na Allegro chociażby. Później jest Decathlon, który też ma rowery w cenie takiej bliżonej do 1000 zł. Myślimy o tym, żeby markę rowerową uplasować na poziomie 1000 plus, a nawet bliżej 2000 i wykorzystać do tego naszą umiejętność pracy działań marketingowych poprzez internet. Głównie tutaj myślę o tym, żeby pracować z influencerami, a w kolejnych latach sięgnąć nawet po reklamę telewizyjną na wzór Oponeo. Proszę powiedzieć, kiedy pojawił się plan wprowadzenia Dadelo na giełdę? Czy to jest pokłosie pandemii, tego, że ona wpłynęła z jednej strony na popularność rowerów, a z drugiej strony na popularność handlu internetowego? Czy też te plany były już wcześniej, a pandemia może tylko nawet odsunęła w czasie? Te plany wytworzyły się już w 2005 roku, gdyż ja jestem wielkim fanem giełdy.
I namawiałem już wtedy mojego wspólnika Darka Topolewskiego, żeby oponęło weszło na giełdę. Udało się to w 2007 roku i po prostu nasza polityka, to się udało, oponęło bardzo mocno zyskało na tym. Po tym jak przeprowadziliśmy IPO w 2007 roku, przed bardzo duży kryzys, banki praktycznie odcięły finansowanie, oponęło bardzo mocno na tym zyskało i na tym popłynęło, że miało własne pieniądze z IPO. Faktycznie odbyło się to wtedy przede mną już kryzysu, giełdy już spadały, to było po prostu jedno z ostatnich IPO w 2007 roku. Teraz po prostu nauczyliśmy się, że warto polegać na giełdzie. Nasi akcjonariusze, którzy od wtedy z nami są do dziś, to na tym zarobili. No i to jest to, na co my się znamy, to jest sprawdzony proces pozyskiwania kapitałów. Raczej rzadko korzystaliśmy z długu. Opona korzystała zawsze ze swoich pieniędzy bądź IPO. Podobnie myślę ja tutaj w Dadelo. Oczywiście mam takie pytanie, dlaczego nie kredyt, no ale o tyle jest to dla mnie utrudnione, że w dłuższej perspektywie jest trudne do przewidzenia stopy. No, ja się po prostu z tym gorzej czuję, mniej bezpiecznie, i giełda to jest coś takiego, że daje mi pewnego rodzaju motywację do pracy, bo muszę pokazać jakieś tam prognozy, muszę rozmawiać z funduszami, które mi zaufały, muszę dowozić te wyniki po to, aby miało to wpływ na moje zaufanie wśród funduszy i wynik akcji, które są później notowane na giełdzie. Czyli reasumując, giełda to jest coś, w czym się lepiej czuję. No, zapytałem o to pytanie, skąd plany debiutu, dlatego że oczywiście ten rok był dla Państwa bardzo udany, więc gdyby te plany pojawiły się w tym roku, to byłoby zupełnie zrozumiałe. No, a w pierwszych trzech kwartałach tego roku, jak wynika z Państwa danych, liczba zamówień była o 87% większa niż przed rokiem, przychody ze sprzedaży wzrosły o 103%, skokowo zwiększył się też zysk i rentowność. I teraz moje pytanie jest takie, czy nie obawia się Pan tego, że w 2021 roku, choćby z powodu wysokiej bazy odniesienia, ale też z powodu tego, że się po prostu skończy ta pandemia i pewne rzeczy wrócą do normalności, że ten 2021 rok przyniesie wyraźne pogorszenie wyników i że tak dobrej koniunktury na tym rynku rowerowym i e-commerce jak w tym roku, to długo nie będzie? Odpowiem tak, nie obawiam się, gdyż widzę, jakie są duże problemy w sklepach rowerowych, towaru po prostu nie ma. Wielu z sprzedawców cierpi na tym, że nie mają rowerów, które mogliby sprzedawać podczas tej ciepłej zimy, a po prostu nie mają takiej możliwości. Bardzo dużo fabryk zbyt długo stało, żeby mogło się to odbudować bardzo szybko. Uważam, że w przyszłym roku sytuacja dla e-commerce będzie jeszcze lepsza niż w tym roku, chociażby w naszej branży, dlatego że popyt jest o wiele, wiele wyższy niż podaż. Dlatego się do tego przygotowaliśmy i już zatowarowaliśmy bardzo poważnie na przyszły rok. To rozładowanie tej pandemii będzie miało jeszcze bardzo długi, długi okres. To nie jest tak, że w przyszłym roku pandemia się skończy i natychmiast branże, które na tym korzystały, pójdą w niełaskę. Uważam dodatkowo, że ludzie, którzy skorzystali, bo wcześniej osoby, które wcześniej nie używały e-commerce'u, nie dokonywały zakupów w e-commerce'ie, nie poprzestaną już tego robić. Uważam, że to jest coś nadmiar dobrego. Oferta w internecie jest o wiele szersza. Jeśli mamy do czynienia z dobrym, sprawdzonym sklepem internetowym, to są to same korzyści. No cóż, my przygotowaliśmy się do tej giełdy bardzo, bardzo wcześnie. Jak wiadomo, sam proces wejścia na giełdę nie trwa 2 czy 3 miesiące, czyli nie było to tak, że zobaczyliśmy, że w marcu jest pandemia, no to w kwietniu już zaczęliśmy pracować nad giełdą. Te przygotowania poczyniliśmy już o wiele, wiele wcześniej. Powiedziałem przed chwilą, że taka była nasza strategia już wcześniej, dlatego te przygotowania to przede wszystkim poprawianie własnej rentowności, praca nad własnymi kosztami, nad poprawianie logistyki, ciągłe polepszenie źródeł dostaw. Tutaj to przede wszystkim ma bardzo duży wpływ na osiągane marże. Cały czas poszukiwanie nowych produktów. To wszystko spowodowało, że tak naprawdę kiedy przyszła ta pandemia, to tylko spotęgowało nas wzrost, bo do tego wzrostu byliśmy już przygotowani. Gdyby tej pandemii nie było, to pewnie zwiększylibyśmy wynik 2-3 razy versus 19.
Natomiast już w następnym roku byśmy stabilnie, liniowo mogli to rozrysować, że to by było kolejne, tam powiedzmy wzrost plus 40, tutaj wzrost plus 60. To tak naprawdę nie do końca jest fajne dla dużego biznesu, że mamy tak gigantyczny skok sprzedaży, bo o ile zamówienia do panelu zamówień wpłyną, o tyle rozładować i obsłużyć ten ruch jest niezmiernie trudno. Chcę Państwu powiedzieć, że o ile wysłanie, przypuśćmy, 1000 produktów w ciągu dnia to jest do zrobienia, o tyle jeśli to nie robi się skrupulatnie, to trzeba pamiętać o tym, że przy każdym biznesie e-commerce'owym są zwroty. I teraz jeśli nie zapanuje się nad zwrotami, to w firmie po tygodniu robi się gigantyczny chaos. I takie firmy zazwyczaj długo, długo się z tego nie mogą wytrząsnąć. Panie prezesie, musimy kończyć, a ja jeszcze chciałem na koniec zadać jedno krótkie pytanie. Na giełdzie papierów wartościowych są już obecne firmy e-commerce, choćby spółka matka Dadelo, czyli Oponeo, ale nie ma żadnej firmy, która miałaby podobny profil działalności. Z jaką spółką, niekoniecznie z Polski, inwestorzy mogą pańskim zdaniem porównywać Dadelo w celach, nie wiem, wyceny akcji, oceny perspektyw i tak dalej? Też takiej firmy nie znam, szczerze mówiąc. Jest kilka dużych sklepów internetowych w Polsce, w Europie, chociażby z Wiggle, Chain Reaction Cycling, Bike24, Bikester, ale żadne z nich nie są notowane. Dlatego no jest to, będzie mi to niezmiernie trudno. Cóż, pewnie analitycy będą porównywać nas z Oponeo, z parametrami. Za chwilę pewnie wejdzie firma Answer, też e-commerce. Myślę, że po tym roku bardzo dużo e-commerce'ów, widząc nasz sukces, sięgnie po pieniądze z giełdy. Bardzo mnie to cieszy, bo pewnie w niedalekiej przyszłości powstanie WIG e-commerce. Liczę na to, tak jak powstał WIG Gaming. W ten sposób będą już w tym momencie wykształcą się w Polsce analitycy, którzy będą w stanie to ocenić i mówić, która firma jest lepsza i na którą warto postawić. Będziemy bardzo wysoko podnosić tę poprzeczkę. Uważam, że mamy gigantyczny know-how, który uzyskaliśmy na przestrzeni lat w Oponeo i cieszę się z tego powodu, że pewnie taki proces zapoczątkowaliśmy. Tak jak powiedziałem, jest firma Oponeo, firma Tadelo, za chwilę pewnie Answer. Życzę im wszystkiego najlepszego, żeby zadebiutowali na giełdzie. Allegro dla mnie, aczkolwiek jest obecny w internecie, nie jest takim typowym e-commerce'em, jest platformą, gdzie inni dokonują sprzedaży. Dlatego trudno jest mi się porównywać z Allegro. Pewnie niektórzy jeszcze nas porównują z Allegro, ale prawda jest wiadomo inna. Allegro korzysta z zasobów innych dostawców, czyli jest platformą. Oczywiście nie oceniam tutaj skuteczności i zyskowności, bo po prostu jest to imponujące, ale nie chciałbym być porównywany z Allegro, natomiast chętnie będę się cieszył, kiedy będziemy, stworzony zostanie WIG pewnie, a tak w najbliższej przyszłości się stanie e-commerce i wtedy z przyjemnością będę się porównywał do firm e-commerce'owych. Dziękuję serdecznie panie prezesie. Ja przypominam, że naszym gościem był pan Ryszard Zawieruszyński, prezes firmy Dadelo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, życzę miłego dnia, pozdrawiam wszystkich rowerzystów w szczególności.